Panna Eliza wybrała się z powodu jakiegoś drobnego procesu do werriera. Spotkała pana Walno, który miał Juliana mocno na wątrobie. Ona sama nienawidziła Juliana i często natrącała o nim dyrektorowi przytułku. Zgubiłby mnie pan, gdybym powiedziała całą prawdę, rzekła jednego dnia do pana Walno. Gdzie chodzi o ważne rzeczy, tam państwo trzymacie z sobą. Nie przebacza się biednym sługom, jeśli zdradzą pewne tajemnice. Po tych zwykłych ceregielach, które podrażniona ciekawość pana Walno umiała skrócić, dygnitarz ten dowiedział się rzeczy nader dotkliwych dla swej miłości własnej. Kobieta najbardziej dystyngowana w okolicy, którą od sześciu lat otaczał takimi względami i to nieszczęściem z wiedzą i na oczach całego świata. Kobieta tak dumna, której lekceważenie przyprawiło go tyle razy o rumieniec pasowała na swego kochanka czeladnika, przebranego za preceptora. I aby nic nie brakowało upokorzeniu pana Walno, pani Drenal ubóstwia tego kochanka. Dlatego to z pewnością nie chciał swego czasu ożenić się ze mną, dodała z żalem Eliza. A ja, głupia, radziłam się pani Derenal, prosiłam ją, aby pomówiła z preceptorem. Tego samego dnia pan Drenal. Otrzymał wraz z dziennikami długi, anonimowy list, objaśniający go najszczegółowiej o wszystkim, co się dzieje w domu. Julian spostrzegł, że czytając ten list, skreślony na sinym papierze, pan de Renal blednie i obrzuca go nienawistnym spojrzeniem. Przez cały wieczór mer nie zdołał ochłonąć. Próżno Julian starał się go rozchmurzyć, wypytując o genealogię pierwszych rodzin w okolicy. Opuszczając salon koło północy, Julian zdołał szepnąć kochance. — Nie przychodź do mnie dziś w nocy. Mąż podejrzewa nas. Przysiągłbym, że ten duży list, który czytał z tak chmurną miną, to anonim. Szczęściem Julian zamykał się na klucz. Pani de Renal bowiem powzięła szaloną myśl, że ta przestroga była jedynie pod pozorem uniknięcia schacki. Straciła zupełnie głowę. O zwykłej porze przyszła pod drzwi. Słysząc hałas w korytarzu, Julian zgasił natychmiast lampę. Ktoś silił się otworzyć drzwi. Pani de Renal, czy zazdrosny mąż? Nazajutrz, bardzo wcześnie, kucharka życzliwa Julianowi przyniosła mu książkę. Na okładce widniało co następuje skreślone po włosku: Guardate alla pagina cento trenta. Spójrzcie na stronę. 130 Julian zadrżał na widok tej nieostrożności. Otworzył na wskazanej stronicy i znalazł przypięty szpilką list, pisany w pośpiechu, oblany łzami i pełen ortograficznych błędów. Zazwyczaj pani Derenal pisała bardzo poprawnie. Wzruszony tym szczegółem, Julian zapomniał nieco o jej strasznej nierozwadze. Nie chciałeś mnie wpuścić tej nocy. Bywają chwile, w których zdaje mi się, że nie zdołam nigdy zajrzeć w głąb Twojej duszy. Spojrzenia Twoje przerażają mnie, boję się Ciebie, wielki Boże, możeś Ty mnie nigdy nie kochał. W takim razie niech mąż dowie się o naszym stosunku, niech mnie zamknie w więzieniu na wsi, z dala od dzieci, może Bóg tak chce. Umrę rychło, ale Ty będziesz potworem. Jedyny mój, jeśli był jaki anonim, pochodzi on od tego wstrętnego człowieka, który przez sześć lat prześladował mnie swoim grubym głosem, przechwałkami z jazdy konnej, swą głupią i nadętą zarozumiałością, nieustannym wyliczaniem wszystkich swoich zalet. Czy był jaki anonim? Ty niedobry? O tym właśnie chciałam mówić z tobą. Ale nie. Dobrze zrobiłeś. Tuląc cię w ramionach może ostatni raz, nie byłabym zdolna do chłodnego zastanowienia, na jakie zdobyłam się w samotności. Od tej chwili... Szczęście nasze nie będzie już tak łatwe. Czy to będzie przykrość dla ciebie? Może. W dni, w których nie dostaniesz od pana Fukę jakiej ciekawej książki. Zdobyłam się na poświęcenie. Jutro, czy istnieje anonim, czy nie, ja też powiem mężowi, że otrzymałam anonim i że trzeba natychmiast wynagrodzić cię hojnie, znaleźć przyzwoity pozór i odesłać cię bezwłocznie do rodziców. Ach, jedyny mój? Rozstanie mi się na dwa tygodnie, miesiąc może. Och, wierzę, chcę wierzyć, że będziesz cierpiał tyle, co ja, ale to jedyny sposób, aby sparaliżować ów anonim. Nie pierwszy to, jaki mąż otrzymał o mnie. Dawniej, jak żebym się z tego śmiała. Plan mój ma jeden tylko cel. Przekonać męża, że list pochodzi od walnoda. Nie wątpię zresztą, że tak jest w istocie. Skoro opuścisz dom... Udaj się do Verriere. Postaram się, aby i mąż wybrał się tam na jakie dwa tygodnie, by dowieść głupcom, że nic nie zaszło między tobą a nim. Znalazłszy się w Verriere, nawiąż stosunki ze wszystkimi, nawet z liberałami. Wiem, że kobiety będą cię rozrywały. Nie szukaj zwady z walnodem, ani nie myśl o żadnym obcinaniu uszu, jak się odgrażałeś kiedyś. Owszem, bądź dla nich najuprzejmiejszy. Trzeba, aby gadano w werieru, że masz wstąpić do Walnodów lub do innego domu jako preceptor. Tego mąż nie zniesie. A gdyby nawet się z tym pogodził, będziesz mieszkał w werier i zobaczę cię od czasu do czasu. Chłopcy moi, którzy cię tak kochają, będą cię odwiedzali. Boże wielki, czuję, że bardziej kocham moje dzieci, dlatego że one ciebie kochają. Co za męka, jak się to wszystko skończy? Zmysły tracę. A słowem wiesz, jak postępować. Bądź miły, grzeczny i uprzejmy dla tych chamów. Błagam cię na kolanach. W ich rękach będzie nasz los. Bądź przekonany, że w postępowaniu z tobą mąż nagnie się do tego, co mu każe opinia publiczna. A ty masz mi dostarczyć anonimu. Uzbrój się w cierpliwość i nożyczki. Powykrawaj z książki słowa, które ci nakreślę. Naklej je potem na arkuszu sinego papieru, który dołączam. Mam go od pana Walno. Bądź przygotowany na rewizję i spal resztę książki, z której nasz słowa. Jeśli nie znajdziesz całych słów, miej cierpliwość złożyć je litera po literze. Aby ci umniejszyć trudu, ułożyłam list aż nazbyt krótki. Aha, jeśli mnie już nie kochasz, a obawiam się tego, jakże długi wyda ci się mój własny. Anonim. Pani? Wszystkie twoje intryszki są znane, ale uprzedzono już osoby, które powołane są, aby je poskromić. Przez resztkę przyjaźni dla pani wzywam cię, abyś zerwała z tym parobczakiem. Jeśli zdobędziesz się na ten rozsądny krok, mąż pomyśli, iż ostrzeżenie, które otrzymał, jest fałszem i nikt nie wyprowadzi go z błędu. Pomnij, że mam twoją tajemnicę. Drżyj, nieszczęśliwa! Odtąd będziesz tak tańczyć, jak ja ci zagram. Skoro skończysz naklejać ten list, a czy poznajesz styl dyrektora? Wyjdź z domu, postaram się spotkać z tobą. Udam się w stronę wsi i wrócę niby zmęczona. I będę w istocie, wielki Boże, na co ja się narażam, a wszystko tylko dlatego, że jak ci się zdaje, ów list to był anonim. Wzruszona, oburzona oddam mężowi ten list, wręczony mi rzekomo przez nieznajomego. Ty wybierz się z dziećmi do lasu i nie wracaj aż na obiad. Z wysokości skał możesz dostrzec zwierzę gołębnika. Jeśli sprawy obrócą się dobrze, wywieszę białą chusteczkę. W przeciwnym razie nie będzie nic. Jeśli mnie już nie kochasz, przebaczam Ci.